Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale Irańczyk w Polsce. Jestem w Iranie, jestem w pokoju gościnnym, chociaż jest bałagan, bo tutaj jest mój plecak i tutaj generalnie śpię. I jestem w mieszkaniu rodziców. Jest ostatni wieczór, o to też jest bardzo ładny obraz, mój obraz, który moja serdeczna koleżanka Ewa narysowała, namalowała z Andrychowa, pozdrawiam. I jestem w Iranie, tak jak powiedziałem. To jest ostatni wieczór, który spędzamy z rodziną i chcę wam pokazać moją rodzinę przede wszystkim i ich mieszkanie. I generalnie moja mama będzie śpiewała dla nas po persku, więc pójdziemy razem do nich. Ale czarą dżanę się z tym. Dobra. Moja ciocia, to jest nasze mieszkanie. To są obrazy, które moja ciocia, którą zaraz pokażę, zrobiła. To są dywany, tak naprawdę. Nie wiem, czy dobrze widać, ale to jest dywan. I tamte dwa też. No i tutaj siedzimy wszyscy razem. I moja mama chodzi na zajęcia ze śpiewaniem. Ze śpiewania. Więc ja usiądę sobie tutaj i będę ją nagrywać, jak ona śpiewa. Po persku dla nas dzisiaj jesteście gośćmi. To jest moja mama. To jest moja ciocia, jej siostra. To jest mój tata. To jest Aida, moja kuzynka. To jest Zahra, moja ciocia. I to jest Elham, moja koleżanka. To dawaj, Roja, zaczynaj. شب به گلستان تنها منتظرت بودم، باده ناکامی در هجر تو پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. آن شب جان فرسا من بی تو نیاسودم، وه که شدم پیر از غم آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. بودم همه شب دیده به ره تا به سحرگاه، ناگه چو پری خند زنان آمدی از راه، غم ها به سر آمد زنگ غم دوران، از دل به زدودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. پیش گل ها شاد و شیدا می خرامید آن قامت موزونت، فتنه دوران دیده تو از دل و جان من شده مفتونم، در آن عشق و جنون مفتون تو بودم، اکنون از دل من بشنو تو سرودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم. برافو. یه لیگ تشکر کنم. تشکر دارم. نه یاد نیست لاستانیش جینکویم. جینکوی بارزو.
Brawo, brawo. Dzięki, dzięki. Dzięki. Masz tam bezor, prawda? Masz tam bezor. Ja nie chylim od siebie, nie chylim. O, mama uczy polskiego, mówi, że bardzo to znaczy chyli, czyli bardzo. No, tak wygląda nasza posiadówka. Siedzimy przy stole. Nie jesteśmy typowymi Irańczykami. To jest typowa irańska rodzina. Dlatego, że gdybyśmy byli typowymi, to kobieta by nie śpiewała. Poza tym siedzielibyśmy na podłodze. No ale i siedzimy na podłodze, ale to są pewne różnice po prostu w naszych mentalnościach, które od dawna próbuję wam pokazać. Mam nadzieję, że mogę was przekonać, że jestem jednak normalnym człowiekiem. A, no tak, typowi Irańczycy teraz będą bardzo głośni, więc tak jak zacząłem, to też jestem ja, pokażę wam. To jestem ja, jak byłem bardzo mały. To jest kazidełko z Polski, bo tutaj nie ma takich rzeczy. I to jest mój brat Heniek. I to sztuka mojego taty. Nazywa się Moarrach, nie wiem jak jest po polsku. I on też patrzy. I to też. Tak jak widzicie, to jest nasz dom. To są nasze... Czekajcie, to są nasze skromne progi. Moich rodziców. Tak, pisaliście, że to nie są wcale skromne mieszkania i tak dalej. No ale bardziej chodzi o mentalność, że ja nie mieszkam tutaj, to znaczy w Iranie. Kocham moich rodziców, kocham te serca, które tutaj biją dla mnie. Natomiast pewne rzeczy po prostu nie mogą, jakby z powodu, jeśli mieszkam w Polsce, to jest z powodu po pierwszej mojej miłości do Polski, po drugiej mojego honoru, które tutaj w Iranie nie jest uszanowane. I tylko tam mogę żyć szczęśliwie. I jestem trochę rozemocjonowany teraz, bo jutro jest pożegnanie z rodzicami. I to nie fajnie. No, ale to jest życie i musimy się zgodzić z pewnymi rzeczami. Podróż do Iranu została zakończona szczęśliwie, z cudownymi wspomnieniami. No i ósemkę też wyrwałam, bo tutaj dentyści są znacznie, jakby jest znacznie taniej pójście do dentysty. Tutaj mam pocztówki z Polski, z Cieszyna, z Beskidów, z Bieszczad, z Darłowa, z moich ulubionych kątów Polski, które przywiozłem dla moich rodziców, dla moich ukochanych i tutaj. I mam nadzieję, że wam się spodobał ten odcinek. Ta posiadówka mamobie. Ta posiadówka z... Ta posiadówka z moimi rodzicami, z ukochanymi dla mnie ludźmi. I żegnamy was i do zobaczenia już w Polsce. Pa.